prosto z Krakowa, zespół Krokę. Krokę, czyli widzisz? Kraków. Kraków. I wczoraj była premiera, płyta. Płyta ten, ale to tak naprawdę znaczy, że to już 10. Wiadomo właśnie, który. To jest ta płyta, ten album. Ten, 10. Ten. Tak. Ten 10. album. Jaki to jest to album? Bardzo multikulturowy, muzyka świata, tak jak u nas zawsze. Nie tylko muzyka klezmerska, wszystko. Nie tylko klezmerska, absolutnie tutaj jakby wszystko, pełna multikulturowość, no i nasza kochana Ania Jopek również w gościnie, za co jej dziękujemy. Tak jest, po raz pierwszy. 5 grudnia w Teatrze Wielkim koncert. Mógłbyś coś powiedzieć o tym koncercie? BMW Jazz Club, Tomek Stańko, Ania Jopek, my, Zohar Fresco, wiele jeszcze innych artystów, również z Krakowa i nie tylko ze świata, którzy tam będą temu towarzyszyć. Wielkie wydarzenie muzyczne. Zanim poprosimy was o muzykę, zdradźcie, jakim muzykiem jest Steven Spielberg, z którym graliście. Ajajku, to było cudowne spotkanie na premierze w Krakowie Listy Schindlera. Z nami grał pan Lesław Lis na klarnecie, wtedy na... Był akompaniator w szkole teatralnej. O, proszę bardzo, czyli świat jest mały jednak. I Steven wtedy podszedł do pana Leszka, wyrwał mu klarnet z ręki i zaczął grać z nami. Ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich i również nas, bo nie wiedzieliśmy, że potrafi grać na klarnecie. Ale jak gra! Genialnie. Genialnie. Wtedy wszyscy w Krakowie nazywaliśmy go Stefan. Tak, tak, tak. No, oczywiście. Dobrze gra na klarnecie, tak? Wspaniale. Dobrze. Wspaniale. Peter Gabriel? Peter Gabriel. Nie gra na klarnecie. Również ale się znamy. Współpracował z zespołem Krokę. Tak jest, no współpracowaliśmy, nagrywaliśmy kilka tracków do jego, na jego płytę do filmu Polowanie na króliki. Rabbit Proof Fence. Jakby nie, to nie była jedyna jakby kolaboracja. My wielokrotnie się widujemy, jak jesteśmy gdzieś w Londynie, jak mamy przy okazji, gdzieś przejeżdżamy koło Royal World Studios. Zawsze pogramy sobie w ping-ponga przynajmniej, dlatego że Peter jest genialnym graczem, jeżeli chodzi o ping-pong. Tak, to jest informacja. I nikomu z nas nie udało się go ograć, tylko Jurek, akordeonista nasz tutaj. Jurek. Jedyny raz. Nasz mistrz Lucjan Błaszczyk. Wszystko jeszcze przed wami. Drodzy państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy w imieniu kolegów na jutro, a teraz już przed państwem zespół Krokę i muzyka. Miłego dnia państwu życzymy. Dziękujemy.